Dzikowy skarb. Rozwój i promocja oferty turystyki wiejskiej gminy Raciechowice. Gmina Raciechowice stanowi niedoceniony element turystycznej oferty południowej Małopolski. Dlatego celem zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005 była promocja wiejskiego charakteru obszaru widocznego w architekturze, utrwalanego przez gospodarstwa agroturystyczne, twórców ludowych czy koła gospodyń wiejskich. Celem było także przypomnienie historii miejsc, takich jak Dworki Ziemiańskie, Kaplica Pustelnika czy przydrożne kapliczki. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005 polegało na utworzeniu kompleksowej oferty turystycznej wiejskiej gminy Raciechowice poprzez opracowanie jednolitego systemu oznaczania miejsc cennych z punktu widzenia turysty, a także mieszkańca, który chce lepiej poznać obszar swojego zamieszkania, korzystać z jego oferty lub tę ofertę współtworzyć i rozwijać. Motyw i hasło przewodnie projektu to Dzikowy Skarb, czyli nazwa parku kulturowego utworzonego w gminie Raciechowice w 2019 roku. Ten park kulturowy stworzyliśmy z jednego głównego powodu, chronienia tej naszej fajnej, dzikiej jeszcze i bardzo krajobrazowej przyrody. Wszędzie próbujemy urbanizować, a tutaj nasze próby i nasze działania sprowadzają się do tego, aby chronić przed urbanizacją właśnie taki obszar. Park kulturowy Dzikowy Skarb obejmuje większy troszkę obszar niż samą górę i otoczenie tej góry, bo obejmuje również część takich zabytkowych kapliczek, które u podnóża się znajdują, kapliczek, które wpisują się znowuż w obszar klasztorny cystersów strzyżyckich, z tym klasztorem są w jakiś sposób związane, a są one u podnóża słynnego, tak zwanego diabelskiego kamienia. Grodzisko to niezwykle malowniczy, bogaty, przyrodniczo skrywający wiele tajemnic szczyt północnej części Beskidu Wyspowego. To wciąż nieodkryty skarb regionu. Swoją nazwę góra zawdzięcza grodzisku powstałemu w czasach kultury łużyckiej, zlokalizowanemu na wierzchołku wzniesienia. Osada o owalnym kształcie otoczona była rowem i dała początek późniejszemu grodowi w nieodległym Szczyżycu. W czasie badań archeologicznych zapoczątkowanych przed I wojną światową znajdowano tu ślady życia i działalności mieszkańców, broń, gliniane naczynia i narzędzia. Wieki później na miejscu grodu wybudowany został zamek o charakterze obronnym, jeden z najpotężniejszych w tej części państwa Piastów. Został on spalony w drugiej połowie XVIII wieku podczas najazdu tatarskiego na Polskę. Ślady wałów okalających szczyt, fos, bramy przykryte są dziś warstwą ziemi. W czasie II wojny światowej grodzisko było niemym świadkiem działalności partyzantów, którzy tu właśnie mieli swoje schronienie podczas walk z oddziałami niemieckimi prowadzonymi na obszarze Rzeczpospolitej Raciechowickiej. Na szczycie góry znajduje się symboliczny grób i krzyż upamiętniający poległych. Zespół Pustelni Świętego Benedykta w Krzesławicach pod Kamieniu. Geneza Pustelni Świętego Benedykta sięga 1810 roku. Wtedy w szczelinie Diabelskiego Kamienia osiedlił się pierwszy pustelnik, Andrzej Grzybkowski. Obecny domek pustelnika i kaplica pochodzą z 1886 roku i wybudowane zostały staraniami pustelnika Andrzeja Rapa. Do pustelni prowadzi droga krzyżowa w lesie. Drewniany domek pustelnika posiada jednoizbowe wnętrze i przedsionek. Prosta konstrukcja i brak udogodnień współgrały ze skromnym życiem pustelników. Przed laty przy domku stała stajenka dla kóz, rosły warzywa, kwiaty i zioła. Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wybudowana jest zgodnie z ówczesną tradycją, z belek drewna iglastego deskowanych z obu stron. Nad wejściem wisi przeszklony obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. We wnętrzu kaplicy znajduje się neobarokowy drewniany ołtarz z obrazem ukrzyżowania Jezusa i obrazem Madonny z Dzieciątkiem w zwieńczeniu. Na ołtarzu stoi gablota z figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Głowę Madonny okalają ludzkie włosy. Nie jest znany okres powstania rzeźby. Szacuje się, że jest ona starsza od kaplicy. Diabelski kamień. U podnóża góry Grodzisko nad doliną rzeki Stradomka znajduje się grupa skalna Diabelski kamień, przykład piaskowca ciężkowickiego o długości około 65 metrów, szerokości do 12 metrów i wysokości od 17 do 25 metrów. Charakterystyczną cechą skały są wnęki, wyżłobienia i pęknięcia. Na szczycie głazu zamontowany został metalowy krzyż. Drugi, drewniany, postawiony został u stóp kamienia od strony zachodniej w 80. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Na skale można zobaczyć ciemniejsze ślady. Stanowią one genezę legendy tłumaczącej nazwę skały i jej osadzenie w Krzesławicach z budową klasztoru opactwa ojców cystersów w pobliskim Szczyżycu.
Grzyb skalny w Zegartowicach stanowi przykład ostańca i pozostałość wielkiej ławicy piaskowca ciążkowickiego. Skała ma wysokość ponad 4 metrów. Szerokość węższej części wynosi około 1,5 metra, większej natomiast 4 metry. Swój specyficzny kształt ten twór przyrody zawdzięcza procesom wietrzenia dolnej części, z której na skutek zmian temperatur i wilgotności wypadają ziarna kwarcu. Wyższa część skały jest bardziej odporna, mniej narażona na podciągnięcia wilgoci, wpływ wód opadowych i roztopów. Zbudowana jest też z drobniejszego kwarcu, który ma większą zwięzłość, wolniej się rozsypuje. Z grzybem skalnym, tak jak w przypadku diabelskiego kamienia, również powiązane są lokalne legendy. Dworki ziemiańskie stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych wyznaczników krajobrazu dawnej Polski. Zespoły dworskie stanowiły centra poszczególnych wiosek. Szacuje się, że w skali kraju z ponad 3000 tego typu zabudowań ocalało około 2000. Większość z nich znajduje się jednak w bardzo złym stanie technicznym. Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Komorniki, Mierzeń, Raciechowice czy Żerosławice. W miejscowościach tych lokalne życie koncentrowało się właśnie wokół dworu. Dwór w Raciechowicach. Jeden z najstarszych i niegdyś najpiękniejszych dworów Małopolski. Okazały parterowy budynek o konstrukcji zrębowej został zniesiony w 1760 roku. Od frontu do dworu została dobudowana piętrowa facjata z herbami dawnych właścicieli Raciechowic, Leliwa i Nowina i rokokową drewnianą ornamentyką. Raciechowicki majątek należał do rodziny Moszczyńskich i Dobrzyńskich. W 1817 roku zakupił go Kacper Biliński. Przez kolejne lata zmieniał właścicieli. Po wojnie w 1946 roku dwór przejęło państwo. Dziś razem z ponad 3 hektarowym terenem, pozostałościami dworskiego parku i spichlerzem znów jest w rękach prywatnych. Dwór w Czasławiu. Obecny wygląd dworu to efekt rozbudowy starego budynku przeprowadzonej w 1899 roku. Położony nad krzywo rzeką u stóp lasów, niezwykle oryginalny, jedyny na terenie gminy Raciechowice piętrowy dwór. Składa się z dwóch części. Starsza, wschodnia, posiada kamienny parter i drewniane piętro. Część zachodnia wykonana jest z cegły. Od strony podjazdu dobudowano na poziomie piętra drewnianą przeszkloną werandę wspartą na 6 kolumnach. W skład majątku wchodzi także kamienny spichlerz z pierwszej połowy XIX wieku oraz dworskie stajnie. Właścicielem dworu był m.in. Teodor Rajski, uczestnik powstania styczniowego. Kolejnym właścicielem był Odo Bujwit, naukowiec zajmujący się produkcją szczepionek, w tym szczepionki przeciw wściekliźnie. W Czasławiu hodował konie i bydło, a ich krew wykorzystywał do produkcji surowiec i szczepionek. W 1945 roku majątek został upaństwowiony, obecnie stanowi własność prywatną. Dwór w Komornikach. Pierwszy dwór w Komornikach powstał w XVII wieku, gruntownie przebudowany został natomiast w 1825 roku. Dwór otacza park, gdzie są przykłady wielowiekowych drzew. Stoi tu także żelazny krzyż upamiętniający wydarzenia rzezi galicyjskiej. W okresie międzywojennym, po częściowym rozparcelowaniu majątku, jego część z dworem i zabudowaniami gospodarczymi kupił Wawrzyniec Stojek. Jego spadkobiercy mieszkają tutaj do dziś. Dwór w Mierzniu. Murowany, parterowy budynek powstał w XVIII wieku w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu. Wybudowany został w stylu klasycystycznym. Do dworu prowadzą szerokie kamienne schody. Swój początek biorą w przydworskim okazałem ogrodzie. Dziś przecina go ulica. Należy do potomków Jana Banacha, prekursora sadownictwa na tym terenie. Mimo prowadzonych prac remontowych budynek zachował charakter dawnej, położonej pośród sadów ziemiańskiej siedziby, jej klimat i urok. Dwór w Bojańczycach. Obiekt wybudowany został w połowie XIX wieku na miejscu wcześniejszego drewnianego dworu. Od strony frontowej posiada charakterystyczny, ciekawy portyk wsparty na 4 doryckich kolumnach. W wieńczącym go tympanonie widać pozostałości po 2 tarczach herbowych. Do dziś dobrze zachowany dwór pozbawiony jest dekoracji architektonicznych. Niewielka przybudówka prowadzi do piwnic o kolebkowych sklepieniach. Dwór otacza park. Jedną z pozostałością po nim jest stara lipa, pod którą stoi kapliczka wybudowana około 1850 roku w typie latarni umarłych z krzyżem, podobno odkopanym w pobliskim polu. W latach 70. XX wieku wyburzona została większość zabudowań gospodarczych. Pozostał drewniany lamus oraz spichlerz. Ten ostatni jest starszy od dworu. Datuje się go na przełom XVIII i XIX wieku. Dworskie założenia parkowe w Żerosławicach. Park z wiekowymi drzewami, staw i stojąca przy nim kapliczka domkowa z kopią wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, malownicza alejka grabowa niegdyś prowadząca do czworaków, stare krzewy głogu. Niewiele pozostało po przepięknym założeniu dworskim, które powstało w Żerosławicach na przełomie XVIII i XIX wieku. W Żerosławicach istniały 2 dwory. Pierwszy ziemiański, rozłożysty, z kolumnami i drugi wybudowany w stylu zakopiańskim, wysoki i strzelisty. Część murów jednego z nich kryje budynek działającej tu remizy OSP. Oba budynki zostały spalone przez Niemców podczas II wojny światowej.
Usługi turystyczne. Zaczarowane wzgórze. Ośrodek organizuje wycieczki, warsztaty, obozy wakacyjne, zielone szkoły dla dzieci i młodzieży. Zaczarowane wzgórze to miejsce idealne na rodzinne czy firmowe spotkania, pikniki, biesiady i imprezy plenerowe. W ofercie także wiejskie mini zoo. Specjalizuje się w jeździe konnej, w terenie i organizacji rajdów jedno- i kilkudniowych. Prowadzi jazdę konną zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych jeźdźców. Gospodarstwo pod Tuszyną oferuje szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych, wyjazdy krajoznawcze, wycieczki plenerowe, możliwość organizacji ogniska, lekcje pokazowe dla dzieci, przejazdy integracyjne, możliwość przygotowania posiłku podczas wypraw, pokazy pieczenia chleba. Gospodarstwo agroturystyczne pod Gruszą. Gospodarstwo oferuje 60 miejsc noclegowych z możliwością zamówienia posiłków, pokoje z łazienkami, w pełni wyposażoną kuchnię, organizację imprez okolicznościowych w przestronnej sali, spotkań integracyjnych, dziecięcych i młodzieżowych obozów, całodniowych zajęć w plenerze i w gospodarstwie. Sklepik spółdzielni socjalnej Kuźnia Smaku. W sklepie regionalnym, czynnym w piątki i soboty, można nabyć przetwory owocowe i warzywne, wiejski chleb, tradycyjne wędliny, wyroby garmażeryjne oraz wiele lokalnych specjałów. Spółdzielnia socjalna Przystań świadczy usługi cateringowe podczas szkoleń, konferencji, spotkań oraz imprez okolicznościowych. Zarządza też pensjonatem w Papince. W ofercie pensjonatu możliwość noclegu dla 20 osób w pokojach z łazienkami wyposażonymi w telewizję, wynajem sali konferencyjnej dla 100 osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym, kuchnia z pełnym wyposażeniem do dyspozycji gości, możliwość organizacji ogniska i grilla, plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko oraz duży parking. Szanowni Państwo, no myślę, że tych walorów turystycznych mamy tu w gminie dosyć dużo. Myślę, że to jest taka fajna promocja dla gminy, pokazanie tego, co jest w niej, zachęta do turystyki, aby zechcieli nas turyści odwiedzać. Będziemy starali się przygotowywać jakąś fajną ofertę turystyczną, wypromować ją w najbliższym czasie, o ile tylko środki i możliwości mnie jako wójtowi i gminie pozwolą na rozwój tej turystyki lokalnej. Projekt Dzikowy Skarb, rozwój i promocja oferty turystyki wiejskiej gminy Raciechowice został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.